Halo, halo, dzień dobry bardzo. Kurwa, ale będzie dzisiaj grubo. Przepraszam za przekleństwo na samym początku, ale tak, sytuacja, o której właśnie nagrywam vlogaska, jest sytuacją wielowątkowo, która wymaga bardzo mocnego wyjaśnienia. A czemu? Bo ja tą sytuację śledziłem od początku, od streamów Artura na Instagramie, na TikToku, sytuacja MGP Garage, loterie, jakieś inne rzeczy i wyhamujmy na samym początku ten temat, taki troszeczkę. Przede wszystkim materiał szalonego reportera i sama postać szalonego reportera, no tutaj powoduje we mnie pewien problem, bo ja mam swoje takie przekonania moralne, że i postać szalonego reportera, i postać pana z MGP Garage to są postacie, które stają się osobami, które są popularne, de facto jakimiś tam powiedzmy celebrytami, influencerami czy osobami rozpoznawalnymi, a są to wszystkie osoby z historią przestępczą. I tak samo pani Dagmara z Królowych Życia, która waliła za sutenerstwa, dzisiaj jest gwiazdą i telewizja z niej robi gwiazdę, rozumiecie, tak? Nie ma problemu, nic się nie stało. Ja mam takie skromne zdanie, że no dobrze, z jednej strony można mieć szansę na coś tam i od nowa, ale jeżeli ktoś już siedział w więzieniu i tutaj mamy ludzi z taką historią, no bo z tego co słyszałem, a tak przynajmniej wszystkie Google piszą, że pan szalony 6 lat odsiedział za przestępstwa gospodarcze. Mamy pana z MGP, który zamieszany był, kurwa, kradł samochody, rozumiecie? Ale tylko 17. Tylko w 17 jest zamieszany. No tylko, kurwa. No po prostu pięknie. I mamy srakę, która wylatuje, bo mamy gościa, który rozpracował to wszystko, Artura, który jest w tym momencie postacią kluczową i najfajniejszy film jest u niego. Ja to też widziałem i zresztą pozdrawiam serdecznie. Mamy postać MGP. I mamy postać jeszcze Kamila Buddy, który w to wszystko jest gdzieś tam wplątany pewnie dla posypania brokatem całej tej sprawy. Ale jeżeli ktoś oglądał film u Szalonego czy u Artura, ten film opierał się tak naprawdę z dowodów, to mamy tylko zeznania jakichś osób i rychło dowodowo tam jest. Dużo jest screenów, faktycznie one kierunkują jakiś tam wizerunek. No po co? Spodziewałby się dobrej odpowiedzi? No jakby mnie ktoś tak pomówił i naprawdę nie miałbym sobie nic do zarzucenia, wyciągnąłbym armatę, rozłożył materiał na kawałki po kawałku. No i mamy zapowiedź, że będzie tutaj zwrot, że będzie akcja, słuchajcie. I czekam, 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 wpierdzielam paznokci i nagle się pokazuje film pana MGP Garage i aż go kurwa 3 razy obejrzałem. I wiecie, co w tym filmie można obejrzeć? Ja zwrócę wam uwagę na takie fajne aspekty. Przede wszystkim słyszymy od chłopa jedną bardzo fajną rzecz, że no, że manipulowany był ten materiał u reportera, bo na przykład u reportera słyszymy, że w procederze tych samochodów było 300, a tu słyszymy od pana z MGP, że on miał tylko wspólnego z 17. No faktycznie tamci mieli gdzieś około 300, ale on miał tylko z 17 wspólnego. No i potem następuje lawina dziwnych zbiegów okoliczności. Pierwszy zbieg okoliczności w tym filmie i pewnie był nie do końca przemyślany i zrobiony pod emocjami, jest coś, co mnie rozpierdoliło osobiście na kolana. I teraz mamy pana z MGP, który się tłumaczy po prostu, słuchajcie, ja nic złego, ja tu w 12 roku ukradłem, ale dostałem 5 lat w zawieszeniu na 8 i ja naprawiałem szkody, ja naprawiałem te wszystkie szkody, kurwa, zobaczcie, no zobaczcie. I wszystkie screeny przelewów, które pokazuję, są z 23 albo 2 roku. To o co tu chodzi? To generalnie naprawiałeś te szkody, czy pierw pokupowałeś te auta w leasingi, bo przecież mówisz, że od 18, że tu jakieś inne ruszają, ale dopiero potem było to spłacane, czyli na wcześniej na jakieś auta było, ale na pospłacanie tego nie było, no bo to jest samo zaoranie level expert. Czyli musi minąć 11 lat od wyrządzenia krzywdy, w międzyczasie się rozkręca jakieś inne biznesy. No nie, no źle to kurwa wygląda, tak wam powiem. Kolejna rzecz, która rozpierdoliła mnie na łopatki, to tekst pod tytułem, że nie 30 było franczyzobiorców na MGP Rent, tylko było ich 9. Z czego jednemu zwróciłem pieniądze, bo podpisałem umowę i rozwiązałem. A tamci te umowy rezerwacyjne, i w pewnym momencie słyszę w filmie, jak chcecie, to ja wam je zwrócę. To po co ja bym. Aha, no teraz mija czas, robi się sraka i zaczyna się retoryka pod tytułem, no chcecie, to wam zwrócę. No nie, no kurwa, nie wyszedł biznes, się pobrało jakieś zaliczki, to trzeba je oddać. Czy nie trzeba ich oddać? No i temat wypożyczalni. O kurwa. No i tutaj widzicie. Ja mam taki pewien dysonans, bo jeżeli faktycznie było 300 ludzi, którzy podpisali takie umowy, a mieli takie grube fury, to ja współczuję tym ludziom, bo z tych umów ewidentnie wynika jedna czerwona lampka. Ty nic kurwa nie podpisuj w takiej umowie. Żadnej takiej umowy bym nie podpisał. I potem takie tłumaczenia,
że no faktycznie taka osoba może była, ale niech pokaże, że ma umowę i tak dalej. Słuchajcie, ta umowa na pośredniczenie i tak dalej, to wszystko kurwa wali klocem na kilometr. To wszystko wali klocem. Te teksty typu, że no faktycznie jeździłem, trupy w bagażnikach i tak dalej. Kurwa, to co tam za Meksyk? Co to za pralnia była? To należy zbadać, to należy rozwinąć. Ja bym tego wątku w ogóle nie podnosił. Ale się okazuje, że była funkcjonująca instytucja, że gdzieś jakiś samochód może został uszkodzony, może faktycznie trzeba je było odbierać z parkingów policyjnych. Sam pan z MGP zaczyna mówić, że kurwa, jakiś trupach w bagażniku, innych rzeczach. To z całego tego filmu możemy się dowiedzieć tylko tyle, że wszyscy kłamią, tylko nie pan z MGP. I o ile faktycznie wierzę, i tu się zgadzam z panem z MGP, że no szalony mógł zakrzywić tutaj rzeczywistość, bo teraz takie pytanie mam jedno krótkie. No skoro tak wszyscy wszystko nagrywają, wszystkie rozmowy i tak dalej, to nagle przyjeżdża pan z MGP, chce tu wręczać łapówki niby i tak dalej, za niepublikowanie odcinka, ale ktoś to bawi się w reportaże i ten nagle nie nagrywa tego przypadkiem. Zupełnie nawet kurwa dyktafonem przypadkiem tego nie nagra, tak? No nie, no słuchajcie, ja się bawię w jeden reportaż teraz, Amkary tak zwane, i no, wiem jak to się robi i to się tak nie robi. Więc tutaj ja też trochę nie wierzę. Dla mnie najbardziej wiarygodną osobą jest osoba, która to tak mocno rozgryzała. Mamy screeny, do których się pan MGP nie odniósł w ogóle, wiecie, rozmowy typu zwodzenie tego biednego klienta za nos, że miało być auto oddane, nie było oddane, a to, a tamto. I potem mamy chwalenie, że aż 300 samochodów. No ja czekam, czy wszyscy będą mieli jaja i tu się więcej osób zacznie odzywać w tej sprawie, nie? Więc ja nie kupuję tego tłumaczenia. Bardzo przepraszam, z całym szacunkiem, ale ja nie kupuję. Co jeszcze? Nie została wyjaśniona bardzo ważna kwestia. Nie wiem, czy ktoś śledził z Was tą sprawę, ja od dawna. No pan, który to rozgryzał, był tutaj, ma i pokazał nagrania, fragmenty nagrań, w których był, no dosłownie chcieli go pobić. Był moment, w którym on nagrywał, jak tam pojechał gdzieś do Krakowa czy gdzieś, i jakieś osiłki chciały go pobić. Kto to był? Czemu pan tutaj nic nie powiedział o tym? Kto to, co to za ludzie z miasta? Czemu się o tym nie mówi? I internet już się nie da zatrzymać. To już się nie da zatrzymać. I to jest problem, nie? Tutaj ja powiem wam szczerze, spodziewałem się naprawdę jakiejś sytuacji wyjaśnieniowej. I faktycznie już dużo w materiale u reportera jest takich heheszków i rzeczy, insynuacji i wywodów, ale mamy konkretne wskazania, które mnie bardzo drażnią, na przykład te, które powiedziałem wcześniej. Dlaczego pokazujecie screeny przelewów z roku 23 czy 2, jak tym samym mówicie obywatelu, że już taka działalność była prowadzona, wynajmowania samochodów i kupowane pierwsze samochody były w tym i tym roku. Oczywiście zastanawiam też, tu rzucę takie światło zastanowienia, no bo oczywiście też dla mnie to tak nie do końca pasowało, że Budda by coś tam wziął, dostał za coś Lambo i tak dalej. Nie wiem, jakby to jest totalnie nieistotne. Dziwię się tylko, jak tam są faktury i umowy sprzedaży, że te kwoty są wymazane, no bo ja tak zaciekawiło mnie to, że te kwoty są wymazane. Po prostu, no bo co, ile GTR mógł kosztować? No wiecie, no to kwota i kwota, nie? Ale to już jest jakby taki bardzo poboczny temat. A teraz skupmy się nad jedną rzeczą bardzo ważną. Jeżeli faktycznie jest sytuacja, w której wybucha jakieś szambo medialne, faktycznie chodzą kwadratowe misie, faktycznie ktoś komuś dane udostępnia, to tutaj właśnie pan Konopski został posądzony i czekamy, łaskawie się odniesie do sytuacji, w której rzekomo ktoś się chciał z nim skontaktować, żeby tą sprawę nagłośnić i te dane zostały przekazane do pana z MGP i ona zaraz to załatwi. I tam macie masę screenów, wszystko jest zeskreenowane. Tylko że screen to dzisiaj też nie jest dowód. Więc mamy taką motoryzacyjną Pandora Gate, w której wychodzą naprawdę okrutne rzeczy. Mamy jedną stronę, która się za to zabrała, czyli szalonego, za którym no, ja muszę przepadać za wszystkimi. No, mi nie podchodzi jego styl prowadzenia i tyle. No, to nie znaczy, że go nie lubię. No, nie przepadam po prostu za jego osobą. Ale no, mamy tam za dużo popłynął, bo mówi o jakimś tam z jednej strony zastraszaniu i tak dalej. No, nie nagrał, nie pokazał. To nie, to jest za dużo tego powiedziane. Mamy pana z MGP, który nagrał odpowiedź, no po prostu taka, która zostawia wiele wątpliwości, gigantyczne wątpliwości, tak jakby jakieś takie umniejszenie, nie 300, a 17, no kradłem, no kradłem, a jak kradłeś? Tu się pytali wszyscy, czy faktycznie te auta trafiały na
to myjnie i tam były dokładane im GPS-y, no tutaj nie było nic powiedziane. No kradłem i w 12 roku i kradłem, ale myjnie miałem od 8 roku. To się kurwa wszystko kupy nie trzyma, wiecie. To ja nie wiem, czy ten materiał zaraz też pewnie nie będzie przeredagowany, nie wydany następny. I mamy niewyjaśnionych kolorowych smutnych panów, którzy twierdzą, że są inwestorami w tym całym interesie. Tak, to jest duży hajs, kochani. To jest bardzo duży hajs. Takie loterie, ja wcześniej nie mówiłem o loteriach, ale to są dziesiątki milionów złotych czasami. To może być kilka milionów, kilkanaście milionów, kilkadziesiąt milionów w zależności od rozmachu. A za takimi pieniędzmi, no, już się dzieje. Nie zgodzę się tak samo z panem Glinkiem, panie Glinek, na jedną rzecz się z panem nie zgodzę. Że jak się ma hajs i pokazuje się jakieś fury grube, to że do pana będą różni bandyci próbować pana zastraszyć i coś od pana ugrać i tak dalej. To, co pan żeś mówił o tych wszystkich rzeczach, że tam donate'ami próbowali zastraszyć i tak dalej. Nie wiem, ja miałem grube fury, no nie wiem, Ferrari 488, Spider, pokazywałem, jeździłem, nikt do mnie nie dzwonił. I wiecie, jak nie mam nic na sumieniu, to ja nie mam z tym problemu. Natomiast tam jest wiele dlen, i uważam, że tu przykrycie się też Kamile, bardzo mocno odepchnięcie pana Glinka od Kamila, żeby w tym materiale tutaj uciszyć temat. Kamil, który skomentował to w sposób krótki na Instagramie małym oświadczeniem i próba wplątania jednego z najpopularniejszych dzisiaj twórców, bo ostatnio to był Freeze kiedyś, a teraz to jest Budda, powoduje to, że to światło, zamiast skupić się na sprawie MGP i tym, co się tam zarzuca i żeby zrobić, to się wyciera metką Buddy to wszystko, choć jest to niepokojące faktycznie, że gdzieś tam uważam, że Kamil w tym momencie powinien się odciąć od tej całej sytuacji i wyraźnie powiedzieć, jak było, sam i tak dalej, bo wszystkie pismaki, wszystkie możliwe kanały, komentary i tak dalej zrobiły sobie z tego wycieraczkę medialną, żeby to się klikało. Ja nawet nie wiem, czy tutaj w tytule też coś zrobię, czy w ogóle w miniaturce dam. Nie, nie dam. Ja pierdolę, nie dam. Natomiast dobrze, kończąc ten temat, ja sobie poobserwuję go, tak jak wszyscy mnie zasypaliście wiadomościami. Michu, a widziałeś, a Michu, a wypowiesz się? Tak, wypowiem się z miłą chęcią. Uważam, że tam wszystko śmierdzi. Tak. Tam wiele rzeczy śmierdzi. Moje pytanie jest proste. Skoro 8 franczyzobiorców potencjalnych miało umowy rezerwacyjne, a franczyza nie wyszła, to dlaczego z grzeczności im tej kasy nie oddano? To tylko 80 tysięcy, kurwa, tylko. Tylko 80 tysięcy. 2 lata pracy przeciętnego Kowalskiego, tylko. Nie no, za hajs maluj, nie? No to jak się już naprawia te wszystkie szkody, to dlaczego dopiero pokazuje się przelewy z 23 roku? Po 11 latach, a w międzyczasie się kupuje fury, żyje się jak pan, tak? Ja powiem wam szczerze, znałem takiego człowieka, Stanisław się nazywał, kurwa jego mać. Zalega mi bardzo dużo pieniędzy, ale jaki tam hajs był, słuchajcie, kurde, ta pierwsza M4 garaże otwierane jeszcze z kimś przez chwilę w którymś roku. Kurwa, co to tam nie było, wiecie, fury ekskluzywne, leasingi, chuje moje, banany, kuciapy. Nie ma pana, dziś się zaszył pan, już od wielu lat, pewnie parę osób też szuka swoich pieniędzy. No tak to po prostu czasami bywa. I jak ta sytuacja się skończy, nie wiem. Natomiast uważam jedną rzecz. Przeszliśmy na rozdział, w którym ludzie, którzy są przestępcami, którzy byli przestępcami, dziś są idolami ludzi. Jakby tekst pana Glinka, że dzisiaj tu, to mnie ruszyło najbardziej. Dzisiaj tu możecie przyjść do mnie na mnie i zrobić sobie ze mną zdjęcie. No ja rozumiem, że to był błąd w życiu, że dzisiaj możemy się pokusić o to, że to był błąd, że szalony powie, że a, to też on tak powiedział, wiecie, ja też nie byłem święty i w ogóle, kurwa, mam też za uszami, ale to teraz, jak już jestem youtuberem, to jestem legitny i robię wszystko legitnie w mojej karierze, ale wcześniej nie było legitnie. A ja uważam wręcz przeciwnie. Ja uważam wręcz przeciwnie, że nie ważne, co było, bo to było. O tym trzeba powiedzieć. O tym trzeba pochwalić się, powiedzieć dobrze, faktycznie. Nie gloryfikujmy ludzi, którzy, no co? Mamy, mówię, gdzieś sutenerstwo w przypadku osób z telewizji i wiele innych wyrokami poskazywanych. Mamy twórców, którzy siedzieli, mamy twórców, którzy kradli, robili przewały i o, nagle jak wybucha afera, mamy kurwa wszystkim uwierzyć na słowo, że oni są święci i że się zreformowali, a bardzo niejasne z tych dużych sytuacji. Ja nie wiem, uważam, że w Polsce, nie wiem, że w Polsce, że w ogóle na świecie nie powinno się z przestępcy robić celebryty. Nie powinno się. Jeżeli ktoś był
No to sorry. I to jeżeli mówimy jeszcze o byciu dorosłym, i to wiecie, żebyś poszedł siedzieć za kradzież, mając tam 16 lat, dostał jakiś wyrok. Kurwa, to jeszcze bym zrozumiał. Ale my już mówimy o ciężkich rzeczach. 17 aut to jest ciężka rzecz. 6 lat w pace to jest ciężka rzecz. Ileś tam lat w pace za sutenerstwo to jest kurwa ciężka rzecz. To nie jest baton ze sklepu. Bo wiecie, ja bym rozumiał sytuację, w której pewien youtuber się wam przyznaje, że a wiecie, trochę spierdoliłem w życiu, no bo jak byłem za mało lata głupi, to tam kurwa furę zajumałem i dostałem za to wyrok w zawiasach i tak dalej, wiecie. Ale nie róbcie tak. Nie, mówimy o dorosłych ludziach, którzy teraz te wszystkie fejmy, ta cała motosfera przeradza się w bardzo brzydką kupę. Właśnie przez takie akcje, jak się dzieją. I ja osobiście potępiam. Ja powiem wam tyle. Czekam, nie optuję z żadną ze stron. Absolutnie. Nie uważam, czy Szalony ma rację, czy tamten ma rację. Dla mnie po prostu film, jaki zrobił MGP jako odpowiedź na jakąś bardzo ciężkie zarzuty, zawierał wiele, ale to wiele niedomówień, niedopowiedzeń, a przede wszystkim wiele niezgodności na zasadzie takiej, że tyle rzeczy nie zostało w nim wyjaśnione, a wręcz zasiało ziarno większych tutaj przemyśleń i ciekaw jestem, jak to się skończy. No, więc jak się zgadzacie ze mną, że nie powinno się promować ludzi, którzy naprawdę zrobili straszne rzeczy w życiu, to dajcie znaka w komentarzu. Co wy w ogóle o tym myślicie? Bo co innego jest dostać zawiasy za mało lata, bo się coś skrobnęło, a co innego już siedzieć ileś lat za jakieś przestępstwa dość takie istotne, nie? No, sutenerstwo nie jest takim nieistotnym przestępstwem. Albo zajebanie 17 samochodów to nie jest kradzież TikToka, kurwa, prawda? No, to jest gruba akcja, więc nie wiem, domyślam się, takie jest moje zdanie. Natomiast faktycznie każdemu może się łapa powinąć. Ale jak się łapa może powinąć? Jak ci się może łapa powinąć? No to znaczy, że robisz coś złego. No to jak robisz coś złego, to robisz to świadomie. No to wiesz, że ci się łapa może powinąć. To nie róbcie po prostu tak i tyle. Ja po prostu czekam, co to z tego gówna wybuchnie. No właśnie, słuchajcie. Tak na początku widzieliście, kciuk w górę, subskrypcja, to jest podstawa rzecz. Każdy się pyta, Fit Michu, dobrze jest Fit Michu. Kod rabatowy na diety u Brokuła, też dla oglądaczy tego kanału się znajdzie. Jest partnerem dzisiejszego odcinka, tak jak widzieliście na wstępie, była firma Brokuł. No, czyli nie musisz gotować sobie w domu, pilnować kalorii, możesz po prostu wejść na stronę, zamówić interesującą cię ilość kalorii, rodzaj diety i uwaga, świeże, fajne przyjeżdża zawsze do ciebie, do domku, pod domek, w dowolnym miejscu w Polsce, praktycznie już w każdym miejscu w Polsce. A 15% rabatu to jest dużo, bo przy takiej diecie to może być no parę stówek, więc wbijajcie. Korzystajcie. Smacznego życzenia, który 2 lata już jest na różnego rodzaju redukcjach. No, to fajnie się gadało. Cześć.